W gościnnych salach Ignacjanum otworzyliśmy dzisiaj wystawę Bogu i Ojczyźnie Roztworowcy. I ten tytuł w zasadzie mówi sam za siebie. Patriotyzm. To szacunek i umiłowanie własnej ojczyzny, gotowość ponoszenia za nią ofiar. Przekładanie dobra własnego kraju ponad interesy osobiste. Poczucie silnej więzi z narodem, kulturą i tradycją. Wychowywaliśmy się, jako że nas było pięciu, w ciężkich warunkach materialnych. Ta więź była zawsze bardzo mocna. Chodziliśmy na przykład w ubraniach, potem jeden dostawał ubranie starszego brata, takie były czasy. Ale ta więź była bardzo mocna między braćmi, między nami. Przyjeżdżał do nas ojciec Tomasz. Ojciec Tomasz Roztworowski, jezuita. Ojciec Tomasz opowiadał mi o powstaniu warszawskim i między innymi, opowiadając o powstaniu, rodziło się w nim wspomnienie najbardziej takich wzniosłych momentów powstania. I między innymi opowiadał mi taką historię, że w pierwszych dniach, kiedy powstanie wybuchło, i on poszedł z wizytą do jakiegoś państwa, a jako że grał wspaniale na fortepianie, widząc ten fortepian, od razu do niego usiadł i zaczął grać etiudę rewolucyjną Chopina. Po pierwszych taktach zaczęło się bombardowanie. Wszyscy zeszli do strony. On siedział przy fortepianie i grał. I to widziałem właśnie jako taką złotą nić, bo czasami w życiu jest tak, że wali się wszystko, walą się domy. Ale ta złota nić musi być. Człowiek musi mieć tą złotą nić, żeby ją wracać właśnie do tego, co w nim najpiękniejsze. Adzia. Chciałbym tutaj przedstawić naszą rodzinę. Niepełną, ponieważ mamy nie ma, ale są wszystkie dzieci. Licząc od lewej strony Antek, Marysia, Stefan, Terenia i Janeczka. Stefan i Janeczka są to imiona dzieci na
sześć moich rodziców i mamy Janiny i Stefana, taty. Ojciec mój był artystą, malarzem i życie poświęcił dla rodziny i dla sztuki. Łącznie z mamą, która nas wychowywała i która zajmowała się domem. Natomiast tato, malując obrazy tylko i wyłącznie, wychowywał pięciu synów. Ja jestem jednym z nich i teraz mam pięcioro dzieci. Jeżeli chodzi o przekazywanie wartości rodzinnych, to mówię, staramy się to robić. Nie jest to proste, dlatego że teraz są inne wartości, dzieci mają. Ale myślę, że zjazdy rodzinne, jakieś takie spotkania rodzinne, świąteczne, pozwalają im na to, żeby czuły, że są i żyją w rodzinie, która kieruje się pewnymi wartościami. Ostatnio odbyła się wystawa poświęcona naszej rodzinie. Wystawa, która myślę, że nawet nam dużo pokazała nowych dokumentów i jakichś dostarczyła nowych przeżyć, bo mogliśmy w takiej formie skondensowanej zobaczyć tych naszych przodków i zobaczyć jakieś dokumenty i poznać ich życie, jak wtedy funkcjonowali, jak pracowali i dla kogo właśnie te swoje trudy ponosili. Raz widziałem takie zdjęcie właśnie mojego pradziadka. Właśnie było wesele i wtedy tam było dużo tych gości, wszyscy tam stali na tych schodach i było takie duże zdjęcie. No i właśnie tak się patrzyłam i tak się zamyśliłam trochę, jak tam we mnie był ubiór, jak to właśnie musiało przebiegać całe to wesele i ogólnie ta uroczystość. Dwuklecy patriota, no generalnie moim zdaniem to jest pojęcie bardzo szerokie, bo patriotyzm w dzisiejszych czasach jest bardziej postrzegany jako taki jednostronny fanatyzm z mojego punktu widzenia, no aczkolwiek no współczesny patriota pamięta o tym, co się działo wcześniej i ma na względzie to, co się będzie działo dalej, czyli no, pcha ten wózek do przodu, no stara się, aby to wszystko było jak najlepiej i ma właśnie wzgląd na czasy dawne. Robi na co dzień wszystkie rzeczy, które do niego należą, dobrze, a więc tak, by przynosiło one nie tylko pożytek jemu osobiście, lecz również innym. Wydaje mi się, że naszym głównym obowiązkiem wobec państwa jest przede wszystkim doprowadzić do sytuacji, w której nasze działanie będzie wpływać na rozwój gospodarczy tego państwa, ponieważ w tym momencie o wielkości państwa głównie świadczy jego potęga gospodarcza. Patriotyzm się nie zmienia, znaczy mniej więcej to samo, co zawsze, czyli to jest wierna służba ojczyźnie i przywiązanie do ojczyzny. Mniej więcej od 20 lat w Polsce upowszechnia się przekonanie, że historia niewiele uczy, że przeszłość jest bardziej dla nas balastem niż wyzwaniem na przyszłość i że w gruncie rzeczy możemy bez tej przeszłości, tradycji się obejść, no myśląc głównie o tym, co przed nami. Ale za to przy niedzieli. My się poznaliśmy 15 lat temu w Ekwadorze, bo ja pochodzę stamtąd. I moja mama jest Ekwadorą, mój tata jest Polakiem i to jest właściwie daleka bardzo rodzina Mateusza. Zosi rodzice kultywowali w niej bardzo polską kulturę. Zosia, wszystkie, większość świąt Bożego Narodzenia, wakacji spędzałeś w Polsce, przyjeżdżaliście z rodzicami. Wszystkie święta Bożego Narodzenia w Ekwadorze spędzali się tak, jak się spędza w Polsce. Jak najbardziej, bardzo szkoda. Wigilia, pierwszy dzień świąt. O!
nasza firma, która zaczęła od produkcji namiotów, mogliśmy zacząć produkcję namiotów w Chinach, robić to najtańszym sumptem za przysłowiową miskę ryżu i mieć tani produkt, no ale nie dalibyśmy pracy w tym momencie ludziom w Polsce, bo cała produkcja byłaby za granicą. Jakbyśmy tak postępowali, no bylibyśmy przedsiębiorcami jak najbardziej, ale niekoniecznie patriotami, absolutnie nie. Jak ja kupię coś w Polsce i zatrudnię kogoś z Polski, to później ten ktoś zatrudni albo mnie, albo kupi coś ode mnie z Polski. I koło się zamyka, na tym to polega. Jak ja będę kupował coś w Polsce, będziemy bogacimy polski rynek i w tym momencie ja sam się wzbogacę na tym samym. A jaś, że nie jest kiep, więc z mąki będzie chleb. A jaś, że nie jest kiep, więc z mąki będzie chleb. W dawniejszych czasach roztworoscy byli rodziną dosyć nieliczną. Niemniej ci, których znamy, jednak potrafili się zaznaczyć jako ludzie, których losy wiązały się z losami ojczyzny. Zawsze jako taki pierwszy staje przed moimi oczami Andrzej Roztworowski, który umierał w 1831. Napisano o nim tak piękne słowa: nigdy losu swego od losu ojczyzny nie dzielił. Jak to się dzieje, że jest jakiś ten nurt przekazu, który właśnie wędruje przez pokolenia i po trzech, czterech pokoleniach ktoś może sobie powiedzieć, że chciałby dorównać pamięci i chwale tych swoich poprzedników. Jaś Roztworowski, szalenie zdolny, został dziennikarzem i korespondentem Kuriera Warszawskiego, wpierw w Berlinie, potem w Rzymie. No ale przyszła wojna. On tam zakochał się wcześniej w takiej dziennikarce bułgarskiej. Jak się zbliżał wybuch wojny 7 lipca 1939 roku, do tej Bułgarki napisał, że marzeniem każdego Polaka jest oddać życie za ojczyzny w mundurze Polski. Zgłasza się na zrzutkę do Polski. Zostaje zrzucony na Polskę i jako świetnie znający język niemiecki zostaje włączony do wywiadu ofensywnego Armii Krajowej na terenie Niemiec. Następuje wpadka tej siatki. Wpada, jest torturowany, prześladowany. Ja to wszystko pamiętam, jak się moja matka przy takiej lampie naftowej ciągle się modliła za jego powrót szczęśliwy. Na Pawiaku jest torturowany, w końcu już jest skazany na śmierć, ale jakoś załatwiono, że został wysłany do Gross-Rosen. Przewrócił się, musieli go nieść i tam go ten szef tego komanda zadeptał na śmierć. Patriotyzm jest definiowany w sposób następujący. Jest to umiłowanie ojczyzny i praca dla niej. Umiłowanie ojczyzny jest elementem niezmiennym przez wszystkie dzieje. Natomiast druga część tej definicji, czyli praca dla tej ojczyzny, za każdym razem jest inna. Inaczej to jest w momencie, w której tej niepodległości nie ma. Inaczej to jest w okresie wojny, a inaczej to jest dziś. Jest powiedziane, że patriotyzm krzyżami się mierzy. A Norwid powiedział, że nie krwią, a potem. Patriotyzm to jest to, co powinniśmy robić dobrze. Powinniśmy się zachowywać uczciwie.
Jeżeli coś mamy do zrobienia, to zróbmy to najlepiej, jak potrafimy. Nie gadajmy o patriotyzmie, nie szermujmy patriotyzmu. Nie miejmy pełnej gęby patriotyzmu, a raczej pełne ręce patriotyzmu. Ojczyzna moja to malowane łany, wichry szarpiące całunami chmur. To błękit fali srebrną pianą tkany, to czarne hałdy i zielony bór. Ojczyzna moja to cisza wiejskich krzyży, ufne bociany z niespalonych strzech. Ojczyzna moja to niespętane słowo, spiżowych haseł modlitewny dźwięk. To myśl radosna, że już ponad głową nie załopocze czarnym skrzydłem lęk. Takiej ojczyzny daj nam dożyć, Boże.